No, no, no! Ja pierliczę, to się nazywa mieć nieszczęście. Kurczę, tam widzę Niemca. Jest Trickster! Dostał jeden. Drugi ładuj. Zniszczony. Obrywam. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Widziałem, że pierwszy odcinek z Enlisted wam się spodobał. Są osoby, które chcą tego więcej. Cieszy mnie to, dlatego event z atakiem tytanów powoli dobiega końca i my sobie zapolujemy na tych tytanów. Spróbujemy ich likwidować wszystkim poza maszynami kroczącymi. Dobra, tutaj mamy bulldoga. Został przez kogoś innego wysadzony. Kurwa, nie trafiłem w Shermana. Szybciej idź, idź, bo tu jadą te Shermany. Kuźwa, patrz typie, do kogo strzelasz. Miało być co prawda polowanie na co innego, ale dobra, przynajmniej dwa Shermany zostały rozwalone. Dobra, mi tutaj pomógł sojusznik. Na razie wejdę sobie na górę. Szkoda, że tutaj nie zdążyłem postawić nigdzie skrzynki z amunicją, bo by mi się teraz bardzo przydała. Tutaj widać niemiecką maszynę kroczącą Trickstera. Bulldog jest bardziej po tamtej stronie. Więc wejdziemy sobie do drugiego budynku. Kuźwa! To już jest za daleko. Macie ładunek wybuchowy, a ja muszę się uleczyć. O matko, jakie leczenie. Nie ma tu nigdzie maszyny kroczącej? Nie ma. Oj, dostałem od tyłu. Ale mamy samolot. Może uda mi się Focke-Wulfem zestrzelić. Rozwalić jakieś maszyny kroczące. Co prawda tutaj mam rakiety. Ale bulldogi nie należą do zbyt wytrzymałych. Najważniejsze to tylko zlokalizować, gdzie ten bulldog się znajduje. Jednego mam tutaj. Nie wyszło to podejście, muszę chyba zwolnić. Oho, wrogi samolot, zmiana celu w takim razie. Bardziej będzie polowanie na maszyny. Jakiekolwiek maszyny. Kuźwa! Działo przeciwlotnicze mi urwało skrzydło? No to już sobie nie polatam. Dobra, wysiadka! Aha, Thunderbolt! Nie, 20. A nie, dobra, Thunderbolt został przeze mnie zestrzelony. Dobra, przetrwałem to, ale dużo nie zdziałam. Chyba, że dorwałbym jakąś armatę. Tutaj jak jankesi zaszli. Tu mnie jakby... Może przeładuję ten pistolet, bo nie należy do mocnych. Kurczę, broni tutaj nigdzie nie widzę dodatkowej. O, źle. Miotacz ognia tam jest. Dostał! Prosto w głowę. Okej, widzę maszynę kroczącą. Nie zdążyłem zaznaczyć. Ale dobra, jest tutaj inna maszyna krocząca. Spalimy go! Kuźwa, zabili go. A chciałem spalić tę maszynę kroczącą. Dobra, cały mój oddział niech do tego budynku wejdzie. Nie, straciłem najcenniejszego żołnierza. On miał broń przeciwpancerną. A, to jest pistolet maszynowy. Pogotujemy chwilę. Dobra. Przynajmniej mam tutaj jeszcze miotacz ognia. Ale dużo tutaj wrogów idzie. A ta broń nie jest jakaś mocna. Ale tu niedaleko mamy
po drugiej stronie dokładnie maszynę kroczącą wroga. Aż dwie. Dobra, miotacz ognia w gotowości. Ta została wywrócona! Mam okazję! Pal się! Zejdę tutaj na dół dla bezpieczeństwa. Trzeba użyć apteczki. Tu sobie jeszcze w dół zejdę. Dobra, ten bulldog powinien spłonąć. Oh no. Nie, nie waż się. Nie mam już paliwa. Ale bulldog... Aha, nie zaliczyło mi to jako zniszczenie, tylko po prostu eksplodował. Słabo. Trzeba znaleźć skrzynkę z amunicją. O, tu jest amunicja. Dobra, mamy paliwo. Ten bulldog po prostu stoi i nawet nie zwraca uwagi, w jakim miejscu się znajduje. Lepiej dla mnie, tylko nie wiem... Nieważne. Czemu on wygląda, jakby leżał na ziemi? To jest ciekawe, że gość się obniżył. Teraz by mi się przydała bazuka. Albo ładunki wybuchowe. Granat dymny. Aha, nie wszyscy moi tam się znajdują. W zasadzie nic mu to nie robi. Kuźwa, granat tu rzucił. Kuźwa! Masz! Ledwo żyje. Kurde. Nie zdążyłem przeładować. Szybko dawaj mi tu następnego. Akurat snajper. Aj. Tu wyszedł. Okej, już chyba czołg pojawił się. Okej, tam jest. I pancer trójeczka przegrała. Prawie Trickstera zabiłem, ale to za mało. Trzeba więcej bomb zrzucić. I celniej. Dobra, ta maszyna krocząca stoi w tym miejscu. Kuźba, klapę se urwałem! Muszę się nauczyć tutaj w tej grze latać, ale na razie... Ten Trickster... stoi dalej w tej okolicy. Za nisko. Kurde. Jak tutaj przy... Problem w tym, że... Nie wiem, a nie ma też zaraz. Rage down. Okej. Okay. Na 100 metrów. Ha! Teraz za daleko.
Ciężko się strzela z Panzerfausta. Asysta, dobra. Została mi jedna. Jedna rakieta. Mam inżyniera, więc dobra. Cofnę się i uzupełnię sobie rakiety. To prawda, nie jest to maszyna krocząca, ale zawsze warto zniszczyć, tylko... Kurde, karabin maszynowy mnie musiał rozwalić. Słabo, że tylko jedna postać u mnie ma ładunek. Dobra, ten czołg i tak płonie. Kuźwa, gość akurat musiał w tę stronę się ustawić. Bierz mi tutaj tę broń. Czołg niestety mi ucieknie. A może nie do końca? Prawda, jestem trochę za daleko, ale udało się tam jednego gościa spalić i byłem już właśnie poza mapą. Dobra, Panzertrójka powinna spłonąć. Okej, parę Panzertrójek tutaj jest. Miało być co prawda polowanie na Trickstery, ale trzeba pozbyć się czołgu. O, ten też eksplodował. Tam karabin maszynowy mi przeszkadza z tego co widzę. A w sumie zrobi się to w taki sposób. Spoduwa, to zaraz wybuchnie. Kuźwa, nie zabiło to go. A w sumie z tego jeszcze nie korzystałem. No, wysiadaj. Nie wysiądziesz czołgu. O, pojedź do przodu. I wjechał na minę, tak jak planowałem. Co mi się nie podoba, to że praktycznie nie widzę tutaj maszyn kroczących, Trickstera czy tak dalej. Na początku ich było kilku, a teraz super broń wymarła. No, no, no! Ja pierliczę, to się nazywa mieć nieszczęście. Kurczę, tam widzę Niemca. Jest Trickster! Dostał jeden. Drugi ładuj. Zniszczony. Obrywam. Okej, mamy pierwszą maszynę kroczącą. Jednego typa się udało zabić. Teraz nie trafiłem. Kuźwa, w najtwardszy pancerz. Wyłączę się na razie na przeciwpancerną. Problem jest z wycelowaniem, jak on za fontanną akurat stoi. Udało się kolejnego zdjąć. Dobra, Wiktor rozwalony numer 1. Trzeba znaleźć kolejne. Tutaj za chwilę... O, o, o! Mam tu kolejnego Wiktora. Prawda, typ sobie z niego wyskoczył, bo pewno chciał go naprawić. Przegrzałem lufę karabinu maszynowego. No tą Panzertrójką dobrą miejscówkę znalazłem, bo tutaj nie patrzą na razie. Ale pewno zaraz się tutaj niektórzy wkurzą i zaczną mnie atakować. O właśnie, tutaj już mamy te 34. I samolot rzucił na mnie bomby chyba. Albo próbował na mnie zrzucić. Na razie zaryzykuję i pod ten czołg podjadę, bo on jednocześnie walczy z Tricksterem. Nieważne. Wyrzutnią rakiet go rozwalił. Napierniczę, jaki atak trzech Tricksterów na jednego T-34.
Oho, Wiktor. Tylko oczywiście Trickster musiał tak cofnąć, że niego strzeliłem. I super, udało się Wiktora rozwalić. Dziwnie te kumulacyjne działają w tym Panzer 3. Są mniej efektywne niż przeciwpancernej bomby! Kuźwa! Dobra, mało to zrobiło. Jak widać, te setki są jednak trochę za słabe. Jeden Trickster padł. A tutaj dalej te 3-4 działa. Dobra, kumulacyjny na te 3-4. Próbuję tu wycelować tego T-34, ale nie mogę się przez niego przebić. To jest dla mnie dość dziwne, bo to kumulacyjny. Dobra, teraz udało się go rozwalić. Kolejne ładunki i granaty. Kurde, praktycznie żadnych uszkodzeń mu nie zrobiłem. Aha, jego strzelec mi przywalił. Dosłownie, jego strzelec robi mi więcej niż ja ze swoich karabinów. Podnoś się, sztukasie. Dobra, zrzucę te bomby, żeby być lżejszym. Chyba mu pilota zdjąłem, a czy nie pilota, a tego strzelca chyba mu zdjąłem. Dwóch chyba wyskoczyło. Brakuje tu lotniska, na które można by wrócić i naprawić się. Dobra, to musi mi się udać. I Wiktor rozwalony. Dobra, tu widzę Trickstera, ale znaczy Wiktora schowanego. Za blisko ziemi! Aha! No okej, okay. Urwałem sobie skrzydło. Co jest śmieszne, jeszcze lecę. Wiktora uszkodziłem poważnie, chyba się wywrócił. Niestety tracę wysokość. Dobra, trzeba wyskoczyć. Ciekawe, czy ta 47 ma jakiekolwiek szanse. Znaczy dokładnie 45 mi się to myli. Na rozwalenie niemieckich maszyn. Jedynie asysta. Muszę to działo minimalnie przestawić.
Kurde, już tu nie widzę. U, Trickstera rozwaliłem 45. To jest komiczne. Tutaj słychać i jest zaznaczony Trickster. Ważne, żeby daleko mi nie uciekł. No, póki co niestety ucieka. Tak samo nie podoba mi się. Oho, jest drugi. Kurde, tu słyszę jeszcze jednego. Niedobrze, bo on mój oddział zobaczy. Albo i nie zobaczy. Szybko bierz drugą wyrzutnię. Kuźwa, w kierowcę było walić. Kurde, zatrzymał się. Jak mi gnojek ucieka? No i nie trafiłem. Kurde, jedyna nadzieja. Inżynier. Szybko. Potrzebuję skrzynkę. No, stawia ją. Zupełnie pociski. Ten Trickster niczego się nie domyśla. Dobra, ten jest rozwalony. To są kolejne dwa. Trochę daleko. Z bazuki lub pancer Shreka prościej byłoby trafić. Jeszcze jeden pocisk. Rozwalony Trickster. Jeszcze tego. Kuźwa, nie trafiłem. Zaczął mi uciekać. Rozwalony! Mam na razie koniec pocisków. Szybciej, szybciej, uciekaj, uciekaj! Kurwa, dostałem! Dobra, moi tutaj zostaną. Tam widzę Trickstera i co mi się nie podoba. Nie widzi mnie, ale jest daleko. Uuu, pięknie dostał! No, powoli uczę się strzelać z tego Panzerfausta. Panzer 3. Kurczę, snajper w oknie. Gdzieś tu jest Trickster i go słyszę. Poszedł akurat do tego budynku. Dostał. Małe trafienie. Za nisko. Kuźwa, nie trafiłem. Kurde, za zero. Ja pierniczę, jaki gnojek przetrwał to. Może... Nieważne, artyleria mnie zabiła. Czy tam MG. Nie uda mi się dowieść w takim razie tego Trickstera, by go usmażyć. Jest Trickster! Jeszcze jedno trafienie. Jeszcze jedno. Trickster rozwalony. Cudnie. Dobra, wracam sobie po kolejne pociski. Dobra. Mam trochę tego więcej. I niestety bitwa zakończona porażką. No i to byłoby, moi drodzy, na tyle. Polowanie na tych tytanów jest znacznie cięższe niżeli zaprezentowanie jakiejś broni, dlatego zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej Enlisted i dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, do następnego. Na razie.